Na tym filmie pokażę Wam, jak obliczyć prawdopodobieństwo punktowe, przedziałowe oraz wartość oczekiwaną wraz z odchyleniem standardowym przy założeniu, że mamy do czynienia z rozkładem hipergeometrycznym. Generalnie rozkład hipergeometryczny to jest taki rozkład zmiennej skokowej, której funkcja prawdopodobieństwa jest opisana poniższym wzorem. Wartości tutaj zapisane w nawiasie będą to kombinacje iluś elementowe w zbiorze jeszcze innym elementowym. Generalnie wszystko opiszemy sobie za chwilę. Na początek symbolika. Dużą literą N i M oznakowujemy w tym momencie populację generalną, gdzie N to jest wielkość tej populacji generalnej, M liczba wyróżnionych elementów tej populacji generalnej. Małym symbolem N będzie oczywiście wielkość, powiedzmy liczebność, ale tym razem próby, czyli małego wycinka całej populacji generalnej. I w tej małym wycinku, czyli w próbie, mamy również liczbę wyróżnionych elementów. Czyli M, duża literka M oznacza liczbę wyróżnionych elementów całej populacji, a K liczba w tej małej próbce. Jakiejś tam określonej. I teraz, jeżeli mamy rozkład hipergeometryczny, jak każdy rozkład zmiennej losowej, może mieć określone parametry. Parametry każdego rozkładu to jest zarówno wartość oczekiwana, jak i odchylenie standardowe. W przypadku rozkładu hipergeometrycznego należy zastosować ten wzór, który tutaj umieściłam, czyli wielkość próbki przemnożyć razy w tym momencie liczbę wyróżnionych elementów przez m plus n z dużymi elementami. Jeśli chodzi zaś o wariancję i jako miarę zróżnicowania w tym rozkładzie tu hipergeometrycznym, należy zastosować ten wzór, gdzie poszczególne elementy należy uzupełnić na podstawie treści zadania. Zarazem możemy policzyć również odchylenie standardowe, bo dopiero odchylenie standardowe podlega interpretacji, bo wariancja, jak wiemy, nie posiada interpretacji. Przykładowe zadanie, które Wam chcę pokazać, ma następującą postać. Z partii 2000 sztuk towaru zawierającego 20 sztuk wadliwych wylosowano próbę 20-elementową. W procesie kontroli wyrywkowej partia zostanie odrzucona, gdy w próbce znajdzie się 4 lub więcej sztuk wadliwych. I po pierwsze możemy obliczyć prawdopodobieństwo przyjęcia takiej partii oraz określić średnią ilość defektów w takich próbkach oraz jej wariancję. Jeżeli mamy taką treść zadania, że mamy jakąś większą partię i w niej wiemy, ile jest liczba wyróżnionych elementów i wiemy, jak dużo wylosowali z tej dużej populacji generalnej próbkę, czyli mamy jedną liczebność i drugą liczebność i mamy określić, ile elementów jest wyróżnionych w tej próbce na podstawie wyników z populacji generalnej, możemy powiedzmy zwrócić uwagę, że możliwe, że do wykorzystania należy wziąć rozkład hipergeometryczny, bo tutaj losujemy jakoś pod próbę z populacji generalnej i szukamy prawdopodobieństwa liczby wyróżnionych tych elementów w tej podpróbie, czyli w małej w ogóle próbie, wiedząc, ile jest elementów wyróżnionych w całej populacji generalnej. Zapis jest taki, że zmienna posiada rozkład hipergeometryczny o określonych parametrach. O wielkości populacji generalnej, liczbie wyróżnionych elementów tej populacji generalnej oraz wielkości próbki, którą losujemy. Wtedy możemy korzystać z takiego wzoru, gdzie K to jest liczba tych wyróżnionych elementów nie w populacji generalnej, a w próbce. Więc w tym momencie w naszym zadaniu możemy uzupełnić, że łącznie cała partia liczy 2000 sztuk. Z niej wylosowane zostało tylko 20, a liczba wyróżnionych elementów, które spełniają kryterium, czyli są wadliwe, wynosi 20, a my mamy określić prawdopodobieństwo, że w tej próbce w pierwszym momencie znajdzie się więcej jak 4 lub więcej sztuk wadliwych. Czyli wyróżnionych elementów w próbie ma być przynajmniej 4 sztuki. Jeżeli mamy obliczyć prawdopodobieństwo przyjęcia partii, to lepiej zapisać sobie tak, że była w treści zadania informacja, że partia zostaje odrzucona, gdy w próbce znajduje się 4 lub więcej sztuk wadliwych. Czyli jak pytanie brzmi, czy tam powiedzmy polecenie, oblicz prawdopodobieństwo przyjęcia danej partii, to wiem, że ona zostaje odrzucona, gdy w próbce
mamy 4 lub więcej sztuk wadliwych, czyli partia nie zostanie odrzucona w przypadku sytuacji odwrotnej, czyli w próbce znajdzie się mniej niż 4 sztuki wadliwe. Korzystamy generalnie ze wzoru na rozkład hipergeometryczny, gdzie K ma być mniejsze niż 4. Więc w tym momencie musimy policzyć, jakie są szanse na to, że będziemy mieć 0 sztuk wadliwych w próbce 20-elementowej. Oczywiście podstawiamy do tego wzoru N za każdym razem 2000, M za każdym razem 20, bo było tyle elementów wyróżnionych w populacji generalnej. N jako wielkość próby, mała literka N zostaje zmieniane, a K jest elementem zmieniającym się. Jeżeli w miejsce X równa się K, K wstawiłam 0, to oznacza, że tutaj, w tych miejscach mamy za każdym razem, czy tutaj w tym przypadku K równe 0. I w tym momencie to prawdopodobieństwo równa się 0,817, a to dlatego, że liczba kombinacji 0 elementowych ze zbioru 20 elementowych, możemy ją tak rozpisać. Liczba tych elementów tutaj tak możemy rozpisać ze wzoru na kombinacje K elementowe w zbiorze N elementowy, czyli elementy kombinatoryki ewentualnie trzeba powtórzyć. I to, co jest w mianowniku, możemy tak rozpisać. Jeżeli macie problem z liczeniem tak ręcznie, szczerze ja bym tego nie polecała, bierzemy do ręki kalkulator taki naukowy i tam szukamy znaku wykrzyknik. Czyli można wyliczyć sobie dowolną silnię, czyli silnię z jakiejś liczby, z zastosowaniem kalkulatora najlepiej naukowego, bo to obliczenie idzie wtedy znacznie sprawniej. Generalnie pamiętajmy o tym, że każda silnia z dowolnej liczby jest to wynik przemnożenia wszystkich mniejszych liczb aż do 1980 w tym przypadku, czyli na przykład silnia z 20 to jest przemnożenie 1 razy 2 razy 3 razy 4 i tak dalej aż do 20. Więc te obliczenia wydają się w pierwszym momencie dość skomplikowane, gdyby liczyć na zwykłym kalkulatorze, lepiej włączyć taki naukowy. Ale wracając do zadania, mieliśmy obliczyć szansę na to, że partia nie zostanie odrzucona, czyli że będzie przyjęta, inaczej mówiąc, że liczba tych sztuk będzie wadliwych mniejsza od 4, czyli że będzie 0 sztuk wadliwych, że będzie 1 sztuka wadliwa. Tutaj pokazuję Wam rozpisanie tych poszczególnych elementów, jakbyśmy to policzyli, że będą 2 sztuki wadliwe z rozpisaniem i że będą 3 sztuki wadliwe też z rozpisaniem, czyli w tym momencie mówiłam, korzystamy sobie z pojęcia silni, pamiętając, że silnia z 0 to 1, z jedynki to też 1, a z kolejnych to tutaj mamy przypadki rozpisane, a więc wiemy, że partia nie zostanie odrzucona, gdy w próbce znajdzie się mniej niż 4 sztuki wadliwe, a szansa na to, że będą mniej niż 4 sztuki, to jest inaczej rozpisanie, że szanse będą na to, że liczba sztuk wadliwych będzie wynosiła 0, 1, 2, 3, do tego wartości do 3 włącznie, czyli jak ma być mniej niż 4, to oznacza, że maksymalnie 3, od 0 do 3. Poniżej, powyżej sobie policzyliśmy, jakie jest prawdopodobieństwo dla każdego z tych zdarzeń poszczególnych i prawdopodobieństwo, że x nie przekroczy 3 stanowi sumę tych prawdopodobieństw, tutaj rozpisaną suma wynosi, czyli możemy powiedzieć, że prawdopodobieństwo przyjęcia danej partii wynosi niemal 100%, czyli 99,98%, czyli takie szanse są, powiem, niemal 100%. Ostatnim elementem, który mogę Wam pokazać w tym rozkładzie hipergeometrycznym i to jest takie w miarę jeszcze popularne polecenie dotyczące tego rozkładu, to jest określenie wartości oczekiwanej, czyli średniej ilości defektów w tym zadaniu oraz określenie wariancji jako podstawowej miary zróżnicowania. Jeżeli mamy następujące dane z tego zadania i znamy już generalnie wzór na średnią w rozkładzie hipergeometrycznym, możemy policzyć i w tym momencie
Możemy powiedzieć, że wartość oczekiwana liczba tych defektów wynosi przeciętnie 0,2. Możemy również policzyć wariancję z tego wzoru, który pokazałam Wam na samym początku tego filmiku i po dokonaniu podstawień otrzymujemy wartość. Ona nie posiada jeszcze interpretacji, ale pokazuje, o ile ta liczba tych defektów może być wyższa i niższa. A więc najlepiej jest policzyć odchylenie standardowe, pierwiastek z wariancji, czyli odchylenie standardowe, i o tyle liczba tych defektów może być niższa i wyższa, a więc możemy powiedzieć, że niemal tych defektów możemy nie zauważać i